Cześć kochani, z tej strony Marta, papierowa grafki, witajcie na moim kanale. Dziś zapraszam Was na tutorial, na którym pokażę Wam, jak powstają moje słoneczniki z tkaniny. Potrzebować będziemy wykrojnik Fiori Laura, tkaninę usztywnioną w kolorze żółtym, oczywiście nagrzewnicę i gąbeczkę tutaj do modelowania, czarne gesso, pomarańczowy tusz, złoty wosk, pastę lekką. Przydają się foremki, z których tutaj właśnie odciśniemy sobie z tej masy środeczki. Tu mam już wycięte płatki słoneczników. Ja sobie wcześniej wykonałam już środeczki, żeby wyschły. To jest masa lekka. Ogólnie tej masy nie polecam, kupiłam, nie sprawdziła mi się do odcisków, ale okazało się, że fajnie nadaje się właśnie do tych środeczków, więc do tego sobie ją wykorzystam. No ale tutaj jakąkolwiek masę lekką użyjecie, będzie pasować. Środeczki odcisnęłam z takich foremek. To są foremki niby do środków stokrotek. Ja je zakupiłam w Foamiran Polska. Nie pamiętam ceny, także tutaj Wam nie pomogę, ale fajnie tutaj właśnie przypasowały mi do słoneczników. Te odciski po wyschnięciu maluję sobie czarnym gesem. Jak widzicie, nie musi to być jakoś super ekstra dokładnie pomalowane, bo będziemy je później jeszcze woskować. Jeśli chodzi tutaj o to malowanie jeszcze, to możecie użyć tutaj również czarnej pasty akrylowej na przykład. Ja sobie tutaj przytrzymuję szpikulcem te moje środeczki, żeby po prostu nie pobrudzić się. Ale tutaj wiadomo, nie tworząc przy kamerze, to w palce chwycić jest dużo wygodniej. Ok, środeczki zostawiam do wyschnięcia, a teraz zajmę się płatkami. Wycięłam sobie wcześniej już płateczki z usztywnionej tkaniny. Ja tej tkaniny nie prasowałam. Słoneczniki są takim kwiatem bardzo naturalnym, takim, wiecie, one mi się takie kojarzą z taką właśnie lekkością, naturalnością, więc tutaj nie prasowałam jej i fajnie one tak naturalnie później wyglądają. Środeczki sobie tuszuję niedokładnie pomarańczowym tuszem. Ja tutaj troszkę przeskoczyłam, żeby ten film nie trwał też zbyt długo. I jak już mamy potuszowane wszystkie środki, wiecie co, ja je sobie tuszowałam z dwóch stron, ale i tak one będą w miarę, że tak powiem, na płasko sklejane, więc od spodu tego nie będzie widać, ale jednak, żeby tak wiadomo, nie musieć później zastanawiać się, na którą stronę odwrócić ten płatek, to zawsze bezpiecznie jest z dwóch stron sobie pokolorować. No i jak już mam wszystkie gotowe, zabieramy się do formowania kwiatów. Tutaj przy słonecznikach nie ma większej filozofii. Nagrzewnicę włączamy sobie chwilę wcześniej, żeby dobrze się nagrzała. I teraz tak, ten wykrojnik Laura od Fiori, on ma 5 płateczków i one są w kształcie takich jakby serduszek. Zaczynam od tego, że od środka, najmniejszą kuleczką, jaką mam w zestawie, od środka do tego wcięcia w tym serduszku przeciągam sobie nagrzewnicą i powstaje mi po odwróceniu taki grzbiet. Następnie odwracam sobie ten płatek na drugą stronę i teraz te skrzydełka, które mi zostały jakby z tych płatków, również przejeżdżam, ale tak jakby w ten sposób, że one wybijają się na drugą stronę i wtedy te płatki wyglądają tak, jakby były przez środek przecięte, a te boki nam się unoszą w górę, tak? Przy sklejaniu kwiatka odwracam w ten sposób, że to środkowe przecięcie jest wklęsłe. Te boczne przecięcia nie muszą być przecięcia, takie powiedzmy wygniecenia, tak? Nie wiem, jak to dokładnie nazwać. Ja tego nie robię zbyt dokładnie. Tak jak mówiłam wcześniej, jak dla mnie słoneczniki są takimi kwiatami, które mi się kojarzą tak sielsko, wiecie, gdzieś tam
duży ogród, taki, wiecie, swojski gdzieś, nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się troszkę z takim obrazem ogrodu w Panu Tadeuszu. Więc też, wiecie, kwiaty takie polne, takie naturalne, one nie są idealne. Dlatego tutaj też nie robię tego jakoś idealnie, że tak powiem, pod linijkę, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. Nie dociskam sobie tutaj kuleczką środków, ponieważ będę sklejała te płatki później i na wierzch wklejać te środeczki, więc pod wpływem tego, jak ja skleję, to te płatki mi się uniosą same i one będą wtedy fajnie, naturalnie wyglądać. Zobaczycie to w późniejszej części filmu. No i tutaj wszystkie płatki, i duże, i małe, traktuję w ten sam sposób. Co tu mogę jeszcze powiedzieć? Szczęśliwą posiadaczką nagrzewnicy stałam się dość niedawno. I tutaj jeszcze zbyt dużo z nią nie podziałałam. To są jedne z pierwszych kwiatów, które tak naprawdę stworzyłam. Ja ogólnie bardzo lubię słoneczniki. Mało ich używałam w kartkach, bo nigdzie nie umiałam znaleźć gotowych, a takich, które by mi pasowały, gdzieś tam znalazłam, ale były za malutkie i nie do końca było to, czego oczekiwałam. Z wykrojnikiem Fiori, właśnie tym Laura, udało mi się zrobić pierwsze z foamiranu całkiem niedawno. No a teraz, jak już mam tą nagrzewnicę, to stwierdziłam, że spróbuję zrobić je właśnie za pomocą nagrzewnicy z tkaniny i jestem z efektu bardzo zadowolona, dlatego postanowiłam się z Wami tutaj podzielić troszeczkę tym, jak wykonałam te kwiatuszki. Jeśli chodzi tutaj o samą nagrzewnicę, ja się jej cały czas uczę, także nie jestem tutaj jeszcze w żadnym stopniu ekspertem, no ale myślę, że tutaj właśnie trening czyni mistrza. No a też chciałam Was zachęcić i pokazać Wam tutaj tym filmem, że tak naprawdę niewiele trzeba i nie jest to skomplikowane urządzenie i z pewnością każdy z nas sobie z tym poradzi. Wiadomo, metoda prób i błędów najlepiej działa, także warto próbować. Wiadomo, nagrzewnica jest to jakiś koszt, ale jeśli chcecie zakupić, nosicie się z tym zamiarem, to nie bójcie się, odważcie się i próbujcie i działajcie. Jeśli chodzi tutaj o materiał, ja mam bawełnę usztywnianą wikolę. Tutaj jeśli chodzi o proporcje, to skorzystałam z informacji od Gosi Januchy i utwardziłam sobie tą bawełnę proporcją wikolu z wodą 1:1. Nie próbowałam jeszcze innych proporcji, gdzieś tam widzę, że pojawia się coraz więcej informacji gdzieś tam na grupach na ten temat. Będę na pewno jeszcze testować. Póki co to, co mi wyszło z tej proporcji 1:1, podoba mi się. Na początku było to trochę dla mnie zbyt sztywne, natomiast stwierdziłam, że w sumie bardzo fajnie te kwiatki się formują i się trzymają. Faktycznie w trakcie pracy nic się z nimi nie dzieje, nie zmieniają w żaden sposób kształtu, więc może taka właśnie to, że one są twardsze, sprawi, że będą bardziej trwałe i bardziej odporne na jakieś tam dotykanie, chwytanie, wiecie, przygniatanie w trakcie sklejania i tak dalej. Na pewno będę próbować jeszcze tutaj innych proporcji. Wiadomo, gdzieś tam szukam jakichś informacji w internecie, próbuję też sama coś działać. No i zobaczymy, jak to dalej będzie się toczyć. Pierwsze próby uważam za udane i satysfakcjonujące mnie. Wiadomo, żeby dojść do wprawy jakiejś takiej, no to trzeba czasu. Ok, mam tutaj już ostatni płateczek i będziemy za chwilkę sklejać sobie nasze słoneczniki. Ja też wychodzę tutaj z takiego założenia, jeszcze Wam powiem, że naturalne, prawdziwe kwiaty też nie są idealne. Każdy ma jakiś tam swój, każdy jest inny, one nie są robione z foremki, więc żeby te kwiaty na kartkach też wyglądały jak najbardziej naturalnie, nie muszą być wcale idealne. Ok, wracamy do naszych środeczków, które już tutaj w trakcie pracy mi wyschły. No i teraz tylko przecieram je sobie z złotym woskiem. Ja mam wosk, szczerze mówiąc, to jest chyba od Sea Artu. Dostałam gdzieś tam kiedyś próbkę od jakiejś koleżanki.
i tak z niej korzystam i ta próbka nie chce się skończyć. Także tutaj na razie używam sobie właśnie próbeczki, ale to jakikolwiek złoty wosk użyjecie, czy tam brązowy, będzie się nadawać. Dobra, i teraz tak, mam gotowe środeczki, przechodzę do składania kwiatów. Jest to bardzo proste, każdy mój kwiat składa się z trzech warstw, z trzech płatków, które sklejam z sobą na środku naprzemiennie, tak, że na pierwszą warstwę daję drugą, której płatki mieszczą się tak jakby pomiędzy płatkami tymi z pierwszej warstwy. One nie muszą oczywiście układać się idealnie, bo tak jak mówiłam wcześniej, chodzi o to, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. Kleju nie daję zbyt dużo, żeby on gdzieś tam nie wychodził bokiem. No i na koniec, na środek przyklejam sobie mój środeczek, również klejem gorącym. No i doklejając środeczek, dociskam go trochę do środka i wtedy, jak ten środek lekko mi się dociśnie, to te płatki delikatnie unoszą się w górę i ten mój słonecznik nabiera troszkę takiej przestrzenności, tak? Jest troszkę bardziej przestrzenny, nie jest taki płaski. No i na tym właściwie polega cała sztuka wykonania słoneczników. Do końca nie wiem, czy robię to poprawnie technicznie. W każdym bądź razie myślę, że efekt jest ok, mnie przynajmniej zadowala. I w sumie, czy musimy wszystko robić, wiecie, według jakiegoś konkretnego schematu? Myślę, że nie. Ważne jest właśnie to, żeby coś nam wychodziło, a czy my robimy to od prawej do lewej, czy od lewej do prawej, to nie jest takie ważne. Ważne, żeby właśnie efekt był fajny i taki, z którego będziemy zadowolone. Tutaj mam kwiatuszki w dwóch rozmiarach. Jeśli chodzi jeszcze o tkaninę, fajne jest właśnie to, że ona nie zmienia nam rozmiaru. Jeśli mamy wykrojnik jakiejś tam konkretnej wielkości, nie wiem, 5 czy 6 cm, to faktycznie te kwiaty takiej wielkości będą, bo przy foamiranie podczas zgrzewania to jednak one troszkę tutaj rozmiar zmieniają. Fakt, że możemy wtedy sobie też ten rozmiar troszkę dopasowywać, ale myślę, że takie duże kwiaty też są fajne. Ja lubię duże kwiaty na kartkach, także na pewno będę często teraz działać z tkaniną, próbować. Tutaj jeszcze raz pokazuję Wam wykrojnik, którego używałam. Tak prezentuje się gotowe kwiaty. Mam nadzieję, że film Wam się choć troszkę podobał. Jeśli chcecie więcej takich moich filmików tutaj z próbami kwiatowymi, dajcie znać koniecznie w komentarzu. Dziękuję Wam bardzo za dziś. I do usłyszenia wkrótce.